Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się dziś niespodziewanie w bardzo, bardzo już wiekowej grze Death Windru. I cóż, słowem wstępu, gierkę miałem na oku dawno temu, jak jeszcze pierwsze odcinki, można powiedzieć, z niej wychodziły na YouTubach. O tym nie zapomniałem przez milion lat, a teraz przypominam sobie o to. Wreszcie ją posiadam. Będą za kilka złotych, więc tak. Dziś zaczynamy Death Windru właśnie, czyli fajną gierkę. Jesteśmy steampunkowym kradziejem, który ma 100 dni na ukradnięcie jakiejś super sztucznej inteligencji, która inaczej położy kres naszym poczynaniom i tak dalej. Ja, więc bez zbędnego mardzenia, new game i zobaczymy, jak to wyjdzie. I jak, jeśli chodzi o to, co tam widzicie w rogu, czy był tam Total Devs, Total Successful Heists i tak dalej. Nie wiem, czemu są takie wielkie statystyki. W szczególności, że grę... Bo tak, odpaliłem wcześniej, trochę potestowałem, żeby zobaczyć, jak sterowanie jest okropne. Bo tak, wiele ludzi się skarży na sterowanie. Nie, ja coś tu źle, powiem szczerze. I teraz właśnie po tak, powiedzmy, dwóch, trzech podejściach. No dobra, bez przesady dwóch, trzech, to może zrobiłem z 10 max. Jak to zakończyło się śmiercią, ale tak. No to właśnie zaczynamy serię. Nowa gra. Londyn. 1849. Za 100 dni Scotland Yard aktywuje swoją przełomową sztuczną inteligencję, nazwaną Bazylisk, czy tam Bazylika, Bazyliszek Diabła? Jakoś tak. I jej możliwości będą totalne. Jeśli projekt zostanie zakończony, twoja kariera jako mistrza włamywania będzie... No nie będziesz mógł się nim zajmować. Ukradnij ją, zanim to się stanie. I tyle. Masz 100 dni. Nie zadać nic ująć. Proste jak to. Jak oto nasz jełop. Pierwszy jełop przynajmniej. Tak. W sumie po co ja to otwieram? Nie wiem. Tak, tu ogólnie mam sekcję jakichś różnych ulepszeń czy podobnych rzeczy. Ale w tym razie się nie interesujmy. Lepiej po prostu bez zbędnego mordzenia lećmy na rozgrywkę. I tak, rozgrywka podzielona jest na kilka sektorów. Pierwszym z samsy, potem są magazyny, Nowa Belgrawia, miasto kasyn, banki i The Swindle, który jest ostateczny. Nasz cel? Być kradziokiem, kraść, zarabiać wystarczająco dużo, żeby się ulepszać i przygotować się ostatecznie do ukradnięcia tego wszystkiego. Wiem, żeby nie było, nie wiem, czy pokażę wam udaną kradzież, czy tylko jedno podejście i tak. Gra polega właśnie w tym, że chodzimy prawo-lewo, góra-dół, skaczemy, machamy pałką. B to jest interakcja? Nie. Interakcją pod Y. Okej, okay, i tak, no. Właśnie chodzimy w takich prostych poziomach. Musimy unikać botów policyjnych. I no. Coś jeszcze jest tutaj w sumie? A, proszę, mogę poruszać się też krzyżakiem. No, warto wiedzieć. Będzie to pewnie przydatne podczas innej mechaniki, ale tak, o tym zaraz. I tak, jeszcze ważną rzeczą do dodania jest to, że nasza postać ma podstawę właśnie powiedzmy wall jumpa od razu ze sobą. Nie ma takiego prawdziwego, pełnego, ale no. Ale jeśli to są tylko podstawy, to... Tak, to zawsze coś. I tak, naszym celem ogólnie w tym wszystkim właśnie tutaj jest przełazić przez ten poziom i jak najwięcej pieniędzy wykraść. To, co wykradniemy, potem jest nasze. Ale, jest tu właśnie też ale, nie zawsze wszystko będziemy w stanie zdobyć. Niektóre segmenty będą odcięte od nas, albo te komputery wymagają jakiejś umiejętności, której nie posiadamy teraz, żeby z tego skorzystać. W przypadku komputerów trzeba mieć pierwszy poziom hakowania, bez niego po prostu nic nie zdziałamy. I tak. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, poza tym, że... No, oczywiście... Z biegiem czasu gra będzie stawała się coraz bardziej wymagająca. Co sam już zauważyłem, gdyż... Jak tutaj trochę się bawiłem z tym, to... Zauważyłem, że po jakimś czasie zaczęły dochodzić inne typy botów policyjnych. Innych, inne typy tych, jak to się nazywa, przeszkadzajek i tak dalej. Więc nie ma co dużo mówić. Ja po prostu zrobiłem swoje. Będzie tu dużo. I teraz mamy co 242 dolary, przepraszam, funty, możemy wrócić. Za ciekawy cash stolen 100%. I zebraliśmy wszystko, co byliśmy w stanie zebrać. Za co mamy successful heist. Co ciekawe, do tej pory tylko heist completed. A teraz mamy successful. Jeszcze jakiś ghost bonus. Wow, okej, okay, pierwsze podejście. Już odkryłem jakieś sekrety. Chociaż moich poprzednich podejścia nie raz mi się to nie udało. Co, ghost bonus? Nie wiem za co jestem, że za to, że
Już nie, wbiłem szybę z niczym, bo to, nie wiem, na ogólnie dostaliśmy jakiś bonus, tak. A, nie, nie, Janor, heist, jełopie. Zmarnowaliśmy właśnie, chciałem pójść kupić sobie opcję hakowania komputerów, żeby się następne przebiegi mogły robić lepsze. Wiecie co, trudno. Zmarnuję ten jeden dzień. Nie, nie, nie jestem w stanie, nawet jeśli zarobię tutaj tylko chłopy, to ja muszę po prostu je zarobić. Po prostu muszę. Aha, no i przy okazji złapali nas. Właśnie jak nas pierwszy raz zobaczą, zaczyna się alarm. I jak się zacznie alarm, to lepiej uciekać od razu. Uwierzcie, lepiej uciekać od razu. Bo mogę to zdradzić z własnego doświadczenia. Jeśli ucieknie się od razu, to będzie źle. Zacznę zobaczyć na pewno niedługo. Tak, mamy 1000 słów. Możemy rozwijać mnóstwo umiejętności i tak dalej. Jednak dla każdego, kto będzie w to grał, pierwsze co powinniście kupić, hackski. Zdecydowanie pozwala wam się hakować komputery, a komputery mają dużo więcej funduszy. Jeśli chodzi o resztę, nie wypowiem się, bo nie testowałem. I za resztę tak, możemy kupić double jumpa, albo tutaj coś jeszcze. Szybsze i bardziej efektywne poruszanie się. A wezmę jednak double jumpa. Wydaje mi się być lepszym wyborem. Przy czym, tak ciekawostka, już więcej lepsze niż miałem na moim poprzednim podejściu. Jak to wszystko testowałem. Bo tak, tam mi to nie wychodziło za dobrze. Aż też była wina tego, że testowałem głównie gry na klawiaturze. A teraz, no jak już mówiłem, jestem na padzie. Czasem jak widać jestem na padzie. Tak. Podejrzewam, że tutaj każdy nasz, ten taki każdy dzień, że tak nazwę, jak się włamujemy, jakiś limit czasowy, gra bezpośrednio tego nie mówi, ale skoro włamujemy się w nocy, to podejrzewam, że tu można stać dzień, będziemy tutaj mieć problemy, więc jeśli ktoś zastanawia, czemu dajmy, to tak szarżuję szybko, nawet nie czekam zbyt długo, nie planuję tego spokojnie. Podejrzewam, że po prostu się będę ponownie zbyt spokojnie, to mnie złapią. I uwaga, double jump, okej. Okay. Dobra. Okej, okay, dwa boty policyjne, podstawowe. Na szczęście nie są to te takie inne wredne, które widziałem. Tak, jeszcze dodam tylko, jeśli ten bot nas zauważy, kiedy już ma czerwony wizjer, może nas zaatakować i nas ubić po prostu. Ale tak, na szczęście to jest tylko podstawowy bot, a teraz hakowanie. Prawo. Góra. Dobra. Lewo. Nie zlamiłem i proszę, 680 za jeden komputerek. Dobra, teraz spokojnie wiedzę kluczu, nie wpadnij w żadną pułapkę. Dwa razy kasa, okej, okay, dobrze, dobrze, świetnie. I tak, no, widzicie, jeszcze jaka jest różnica pomiędzy zbieraniem normalnych tych gotówek naziemnych, a otwieraniem komputerków. Podejrzewam, że te różnice są tym, co spowodowało, że nie miałem żadnych ulepszeń przez to, że... Wcześniej byłem jełopem i nie zauważyłem przez dłuższą chwilę, że mogę już wykupić. Stać się nam barwa. A to idę swindle, o którym słyszałem, że sterowanie właśnie jest takie czasami delikatnie, można powiedzieć, irytujące. I teraz tak, nowa postać. Wygląd losowy, imię losowe. Nie, jakby to miało znaczenie. I cóż, straciliśmy przez tydzień. Nie zarobiliśmy nic za tamto. Ale no. Tak, na to uważam, że jest dobrze. I tak, to sterowanie, że jest takie trochę toporne i tym bardziej takie tam podobne, można trochę wybaczyć, gdyż jak sprawdzałem, The Swindle, nie wiem czy oryginalnie przez jakiś czas tylko, czy równolegle ze Steamem był tam wydany, ale był robiony z myślą PS Vita, więc no. To trochę tłumaczę, jeśli chodzi o jego mentalną toporność. A teraz tak. A chwila, jesteśmy tu w ciągu dnia! Okej, okay, jeśli jesteśmy tu w ciągu dnia, to może tak musimy się zgłosić. Z drugiej strony słychać w tyle chyba zegar. Ja już nie wiem. Dobra, ale tak, widzieliście jakie piękne zastrzyki gotówki? Widzieliście to? A jeśli pójdziemy, to nie będzie zbyt bezpiecznie. Czemu tu przed chwilą już był? Czyżby? Tak, ja już tu byłem. Jest coś jeszcze innego. Tutaj, okej. Okay. Okej, okay, boty się odwróciły, te policyjne, więc teraz możemy szybko podnieść. Teraz tak, drugi komputer. I jak go zhekujemy, chciałbym zawrócić. Może wystarczy coś, żeby dostać ten cały tajemniczy ghost bonus. Czymkolwiek on jest. A jeśli nie, to przynajmniej mamy...
masywną ilość gotówki, a właśnie przy okazji jeszcze jakieś bodźce. O, i właśnie o tym mówiłem, widzicie? Nie ma tutaj dostępu do tego wszystkiego. Znaczy, jeśli bym chciał zdobyć 100%, to nie zdobędę, dlatego że no... Nie jestem w stanie się tam dostać. I tak... Ja mam 99, successful, jest ghost bonus, okej, okay, czyli cokolwiek on robi, to fajne. 750, bardzo dużo. No i exp increase. Nawet nie wiem, dalej ten exp robi, ale okej. I tak, mam dużo, więc czy możemy coś fajnego kupić? Tak patrzę. Z tego co rozumiem, tutaj możemy mieć jakieś rzeczy, które nam będą pokazywać, gdzie są jakieś rzeczy. Te wszystkie komputery i tym podobne. To jest strasznie drogie. Narzędzie pozwalają nam mieć bomby. Jakieś inne parametry bomb, jakieś... Znikanie, okej. Okay. Przy odnowieniu znikania. Automatyczne znikanie. Bug. Okej. Okay. Mode detonate. Inne generatory w zasięgu mogą być zdecydowane zabezpieczenie odległości. Okej, czy będą to jakieś inne. Ale tego nie pamiętałem, chociaż ciekawa sprawa, bo czy mogę tak powiedzieć, że grę znam właśnie, bo jak mówię, przy premierze już nie patrzałem, już jakbym małym dzieciuchem i oglądałbym kogoś, ale któryś z tych rzeczy nie pamiętam, jak tak patrzę. Okej, to nie było aż takie ciekawe, więc weźmy może w takim wypadku, nie to. Darwanie naprawdę nie jest najprzyjemniejsze, niestety, ale tak, weźmy to coś, cokolwiek to jest i... A, będziemy mogli zatrzymać się po prostu na ścianie. Okej. O, proszę, następny poziom za 18 tysięcy, strasznie drugi, ale super. Pozwalam się przyklejać do okien. O! Elf. Okej, ja tutaj... Zobaczyłem po prostu folder. Okej. Czyli grawitacja jest tutaj naszym wrogiem. Na szczęście, mnie się jeszcze śmierć od upadku nie spotkała, tak. No nie trafiła. Ale z tego co widzę, grawitacja może być naszym wrogiem, skoro jest taka umiejętność, więc... Tak, i proszę, zaczynają się te właśnie problemy, o których mówiłem. Nowe boty policyjne, to takie z wielkim zasięgiem. Takie wredne cośki. To jest tak, te cośki są bardzo wredne, bo sami sobie mogę dwóch uderzeń, żeby można się ich pozbyć. Dół, prawo. Tu, dobra. Fajnie jest, że to wyobraźcie sobie, że jeszcze na dodatek właśnie one mają właśnie większy zasięg i losowo się poruszają. Tak, losowo. Nigdy nie można przewidzieć, co zrobi. Ale tak, nie są są równie wredne, powiedzmy, co te nowe boty policyjne. Które mają takie problemy, że są powolne. Na razie. Jak się wybija alarm, są strasznie szybkie. I mają olbrzymi zasięg. To są irytujące, jak chce się ich pozbywać, właśnie tak jak teraz, dajmy na to. Trzeba być bardzo szybkim, precyzyjnym, jeśli chodzą one z jakimkolwiek innym botem. Okej, i uderzmy, dobra. Szybko pozbądź się tego czegoś, zanim to nas zauważy. Okej, pięknie. Tutaj będzie kiepsko, więc poczekajmy, aż ten mały bot przyjdzie, pozbądźmy się go. Okej, udało się wszystkiego pozbyć. Od razu, super. Dobra. I hekujemy. Góra. Prawo. Prawo. Dobra. Hekowanie udane. A tu byliśmy przed chwilą, okej. Okay. To jeszcze tam tylko u góry został jeden pieniążek. Który... czy warto będzie się po niego męczyć? No, powiedziałbym, że tak. Jestem ja. Jestem chciwcem. Więc no, nie zawsze będę chciał się męczyć o pojedyncze nawet pieniążki. I właśnie ta umiejętność cała, którą wykupiliśmy, jak działała, bo nawet nie zwróciłem uwagi. A, okej, okay. Jak po prostu trzymam gałkę w stronę przeciwną do ściany, to mogę się zatrzymywać na ścianie, po co? Fajne. Niezbyt wygodne na padzie, ale nadal fajne. I hejs, successful, kolejny 100% pieniądza, ghost bonus, X bonus 1.2 raza. A, okej, okay. Czyli bonus za XP po prostu daje nam więcej, większy mnożnik. Zrobiliśmy łącznie 3882. Czy możemy coś fajnego kupić? Z tego co widzę, jest kilka rzeczy. Tutaj nadal nie ma, więc jeszcze nie możemy do nowych krain lecieć. Szkoda, ale możemy wybrać taką rzecz. Albo hekowanie zamkniętych drzwi, następne będzie
stacje bezpieczeństwa, które pozwalają wyłączyć jakieś kamery, drony i inne rzeczy. A ostatni będzie... A, drony po naszej stronie będą kręcić się, okej. Okay. Tutaj za 5000 drogi, ale przyspiesza hakowanie. A tutaj, co to? Za 10 tysięcy lepsze zarobki. Okej. Okay. Tylko czy warto to oszczędzać z drugiej strony, żeby kupić bomby. Dobra, kupię bomby. Jeszcze mogą się okazać, powiedzmy, potrzebne, żeby gdzieś się dostać. A w ten sposób zawsze będę mógł je rozstawić i... No. Dostać? Teraz jak z bombami? Right trigger, żeby wybrać rzeczy. I B, żeby... Okej. Okay. Na razie wolę żadnego nie brać, bo jeszcze przy siebie wsadzę tą bombą. Ale tak, później się zobaczę, co i jak jeszcze z nimi. Ważne, że mam na wszelki wielki, jeśli by okazał się potrzebny. Mam podejrzewam, że tam w tym miejscu, gdzie wtedy jednej tej monetki nie mogłem zebrać, czy w sumie jednego pliku banknotów, pewnie tam by bomba mogła to rozwiązać. To jest dobre. Jeśli chcemy się dostać do komputera... My, pozbyć się tych dwóch botów. Piękne. Proste. I teraz tak, prawo. Prawo. Okej, okay. Jest chyba dobrze. Okej, okay, tu jest taki bot. Więc jeśli mam się tam dostać, muszę szybko go wyeliminować. Tym kolegom tam nie trzeba się przejmować. Nie będzie 100% niestety przez niego. A nie, będzie. Udało mi się go wyeliminować zza pola. Nieźle. Prawo, dobra. Góra. Super, dwa ekrany. Kolejny 1000 coś. I wydaje mi się, że Radom będzie musieli chyba spróbować przejść na nową planszę. Bo z tego co pamiętam trochę, to nowe plansze będą mieć coraz lepsze zarobki, więc tak. Musimy przejść na nową planszę po prostu do momentu, jeśli chcemy nadążać z cenami ulepszeń. Jednak będzie wymagało to od nas prawdopodobnie większej uwagi. Podejrzewam, że to co tutaj jest, to jest nic pewnie z tym, co będzie tam się działo. Więc no. Nie wiem, czy to będzie najmądrzejszy pomysł. Ale dobra, kolejny 1700 coś. Świetnie. Często bonusy za doświadczenie, bo chyba mamy już dwa bonusy. Coś powinno z tego fajnego wychodzić już powoli. Jeszcze jeśli znowu się uda ghost bonusa zrobić. A co liczę szczerze. Chociaż nadal nie wiem jak go zrobić. A to będzie niezły wynik. Dobra, idziemy tędy, bo tu chyba było bezpiecznie. A nawet nie tyle bezpieczne, co tutaj było wyjście. Dobra, świetnie. Świetnie. 17 minuta, prawie 18. A my mamy kolejny heist successful i to jeszcze za pełne pieniądze. Okej, okay. Niech i tak będzie. Idźmy więc zobaczyć, ile to kosztowało, żeby dostać się do następnej planszy. 4000. A, mam tyle łącznie, dobra. Idziemy tam w takim wypadku. I następnie co będzie, musimy zdecydować sobie ulepszyć jakieś rzeczy zarobkowe, nie tylko. I warehouse district. I wiem, że nie przeczytałem tych opisów, jednak mi się nie chce. No cóż, wybaczcie moje lenistwo. Idziemy do warehouse districtu i idziemy. I co tu mamy? Okej. Okay. Znowu jest kluczek w gradzie bomby. Już widzę, że jest inaczej. Pierwsze zablokowane. Okej. Okay. Drugi widzę drona, czy jak to inaczej nazwać, z machine gunem. Skoro zablokowane, zobaczymy, czy mogę... Może zrobić coś takiego? Mogę! Dobra. Odłożę je, żeby było bezpieczniej. Tak, o... A, nawet nie musiałem, mogłem tam od góry po prostu wleść. Okej. Okay. Okej. Okay. I wiecie co, jak na razie tutaj patrzę, to wygląda podobnie. Okej, okay, tam jest jakaś dziwna konsolka. Teraz tam do niej podlezę oczywiście, czemu nie. To wiem, może kryją tam jakieś wielkie fundusze. Okej. Okay. A, tylko gorzej, bo dostałem się sam w sobie tam. Tego co widzę... A nie, dobra, udało się. Świetnie. I... Okej. Okay. Mogę tutaj coś zrobić? Nie. A bomba coś zrobi?
Wow, długo się rozstawię te bomby. Ocenimy się lepiej trochę. Aha! Dokładnie to było wysadzenie tego... włączyło alarm. Pewnie są tylko... 64? Z... tego? No, nieźle. Okej, czyli cokolwiek to było, nie mogę tego ruszyć i... tym razem tutaj nie wlezę, niestety. Cię... mogę wleźć tak samo jak ostatnio. Chociaż nie wiem, czy to był pomysł. Noż! Tak to jest, jak jest nerwańcem, jak ja. W ikrach. Traciliśmy dwa dni. Po prostu przez to. Teraz tak, full focus, a dwa razy zamknięte drzwi. Musiałbym zużyć dwie bomby. Albo... znaleźć inne przejścia. Okej, okej. Jakieś takie... zamiast szyb są metale. Nie rozumiem tego. Ale dobra. I naokoło oczywiście można dostać... no nie do końca. Noż! Serio? Czy wy to widzicie? Nie wiem, czy tu ja mam tylko pecha? Czy to jakaś klątwa, ale... naprawdę wydaje się, jakbym nie mógł tutaj nigdy nic osiągnąć. I przy okazji jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że te zamknięte drzwi to będzie moja zmora. Więc idziemy tu po raz ostatni. Jeśli znowu do takiego pecha, wracamy na tamten dystrykt. I chyba nawet nie będę kombinował. Mam powiedzieć... co? Nie, ja wracam do starych krain, ale co tam się stało? Ktoś mi to wytłumaczy? Idę na slumsy. Tam jest za dziwnie. I nawet na slumsach muszę jeszcze w takim razie trochę wzbogacić. No niestety wiem, że smutne jest to. Z jednej strony... aha, są jeszcze jakieś tutaj teraz nowe mechanizmy bezpieczeństwa. Kamery. Okej. Okay. Jak ja teraz w ogóle mam komputer zhackować, jeśli tu są takie kamery wredne? Nie mogę zranić. Ciężko będzie. Ciężko będzie. Aha, jeszcze co? A i właśnie dobrze jeszcze wspomnieć. Po tym jak nas nakryją tutaj, z komputerów powoli będą znikać właśnie pieniądze. Co nawet nie możemy. Jakoś się... no i tak wzbogacać łatwo. Another heist. 89 dni. Nasta przygoda. Jak początek był świetny, tak teraz... nie wiem, czy to moja chciwość nas tak zgubiła, czy coś innego, ale totalne lamy teraz się tutaj dzieją. To jest smutne, bo było tak dobrze, liczyłem, że może mi się uda bezproblemowo wszystko, ale nie, musiałem zepsuć. No dobra, lewo, prawo i... dobra. Dostajemy za co... 600 coś? Nie. Nie wierzę. Nie wierzę. A, to ja może lepiej kończę ten odcinek. Zobaczę tylko, czy mogę coś fajnego kupić, czy nie. Chyba nic. No dobra. No dobra, to kończę ten odcinek. Kupując ten badziew. Jeszcze tego potrzebuję? Nie, nie potrzebuję. Dobra. Zakończę odcinek. Tak siak. I no, w następnym spróbujemy znowu bawić tego do swindlu. Jeśli się nie uda, to trudno. Jeśli się uda, to super. Więc no to tyle, no i trzymajcie się. Hej, hej.